dla każdego sportu. Zono Staszczyk, TV Reklama. Znajdujemy się na ważeniu Prime 9 z Kaczorem BRS. Cześć. Siemanko, polujemy na bażanty właśnie. Kłaniam się serdecznie, dobry wieczór. Cześć, chciałam się zapytać na początku ciebie, jak wrażenia z tego ważenia, z tego media treningu? Powiem ci, że tak fajnie, dynamicznie i szybko to poszło i mało stresu było. O dziwo, czy nie o dziwo, nie wiem, bo również we wcześniejszych konferencjach, choć stresowałem się w pewnych momentach, to nie jakoś maksymalnie, bo w swoim życiu różnego rodzaju miałem etapy stresu, ale dzisiaj całkowicie nie. Luz, pełen luz. Szkoda, że... Wybite kory, popalone styki, latające krzesła. Tak się tańczy. Podsumowanie. Tak się tańczy właśnie. Tak się tańczy w federacjach freakfightowych. I powiedziałem, że im bliżej walki, tym będą większe fajerwerki. Także bądźcie przygotowani na cudawianki, że tak powiem. Kolega, przeciwnik, niech sobie ubierze garnitur z bierzmowania. Szykuje się na cmentarz i tyle. Chciałam się ciebie zapytać, jak to jest, że zawsze twoich przeciwników ty nie lubisz, darzysz wielkim jakby, wielką nienawiścią pomiędzy tobą a twoimi przeciwnikami, jest bardzo dużo negatywnych emocji. Jak to jest, latają te krzesła przysłowiowe, które właśnie przed chwilą tu były poruszone? Słuchaj, ja ci powiem tak, że bardziej się zajmuje tym federacja. Nie wiem, czy oni wiedzą, kogo ja nie lubię, czy oni nie wiedzą, kogo ja nie lubię, ale bardziej ja dostaję propozycje od federacji. I sobie rozważam, widzę, że pacjent jest negatywny, jest podejrzany, jest dziwny. Dlaczego pacjent? Skąd to określenie? No to pacjenci, bażanci, to jest jedno pokolenie, to jest z jednego pokolenia wszystko. No i po prostu nie pasuje, jak widzę, że chłop matkę bije kulą po głowie, jak widzę, że chłop tam jakieś tam są podejrzane przeróżne akcje u drugiego, podejrzane przeróżne akcje. Ja wiadomo, nie jestem jakimś święty, ja też różne pijackie, głupie rzeczy robiłem i wygłupiłem. W swoim życiu nie jestem święty, ale mamy mnie biłem kuli po głowie i ja się w innym otoczeniu wychowałem i po prostu mi wywala kory, jak widzę takich bażantów, kurde, i po prostu styki się palą. Zapytam się ciebie, ponieważ rozmawiałam z tobą w sumie na samym początku gdzieś tam twojej drogi, teraz już to zaszło ciut dalej. Czy odczuwasz swego rodzaju presję związaną z tym, że ludzie oczekują tych twoich pojedynków, oczekują tych twoich programów, gdzieś tam odczuwasz to na sobie? Czasami sobie myślę, że oni by chcieli, kurde, chyba żebym ja podpalił, kurde, jakiś gmach, nie? Też mi się czasami tak wydaje, czasami mi się tak wydaje, co jest, mać grane, co ja mam wysadzić w powietrze budynek, czy co? Dymy będą, są, obiecałem wam, chcieliście mnie we flickfightach, to przejmę ten teren, jak będę chciał, nie ma problemu, ale wróćmy do pytania, proszę. O to, czy odczuwasz presję związaną z tym, czy odczuwam presję? Teraz poznawalność jest coraz większa, ci przeciwnicy można troszeczkę, powiedzieć... Troszeczkę byłem już tą presją kiedyś przyswajany, bo byłem dużo robiłem muzyki i jakoś tam koncertowałem i miałem styczność. To jest pewnie też swego rodzaju inna presja. To jest inna, całkowicie inna presja. A tu w sztukach walki, w oktagonie jest o wiele większa presja. Jest presja, nie ma co... Ktoś nie ma presji, to musi być wyzuty z uczuć albo nie mieć mózgu, nie? Całkowicie. To nie ma co tam gadać, że ktoś nie ma presji, czasami się denerwuje. Każdy człowiek się denerwuje, ale my jesteśmy wojownikami z ulicy. Ja jestem zapałeczka, to ja jakiś pniak nie jestem i jak zawsze powtarzam, wirtuozem nie jestem jakimś, ale trenuję, podejmuję swoje działania, podejmuję swoje kroki ku trzeźwości cały czas, choć czasami upadam, ale walczymy i jutro udowodnimy to w oktagonie. A odczuwasz strach związany z jutrzejszym pojedynkiem? Czy jest to bardziej determinacja i chęć udowodnienia? Naprawdę determinacja, chęć udowodnienia, determinacja, fajne akcje, jakiś knockout. Why not? Lecimy i nie odpuszczamy. A czy myślisz, że starczy ci tej nienawiści do jutra? Gdzieś tam nie zjecie jakiś właśnie na końcu? Właśnie zrobiłem dzisiaj swoją robotę. Zrobiłem to, co miałem zrobić i jest pełen chill, pełen luz i tak jak powiedziałem, tylko chyba głupcy się nie boją, prawda? Ale ja nie czuję jakiegoś strachu, lęku, ja naprawdę czuję determinację, chęć, gdyby to miało teraz się odbyć, zajebiście by było. Cieszyłbym się strasznie.
Jakbyśmy dzisiaj mieli walkę. Czyli jakbyś go teraz zobaczył, to byś wpadł w niego, to znaczy, czy? Chodzi mi o warunki oktagonowe. Okej, okay, dobrze. Chodzi mi o regulamin, o federację, o publiczność, prawda? Czyli żadnych bitek poza oktagonem. Ja się nigdy nie biję poza oktagonem. Absolutnie, nie. No dobra, a co potem? Jeśli już się właśnie uda wygrać. No to lecę do Tybetu na tydzień, nie? Nie, aha, czyli będziesz się oczyszczał. Nie, oczywiście żartuję. Co potem? Na pewno no, 2 dni odpoczynku i do treningu. 2 dni odpoczynku i na pewno treningi. Jak się nie będzie chciało trenować, to jeszcze raz iść na trening. I jak mi jeszcze raz się nie będzie chciało trenować, to za łeb i jeszcze raz na trening, że tak powiem. Myślę, że trener mnie słyszy gdzieś tam i wie, o co chodzi. A potrzebujesz nad sobą takiego silnego kata, żeby cię, że tak powiem, determinował do pracy? Ja potrzebuję sztabu ludzi. Koło mnie musi być sztab ludzi, bo ja jestem troszkę leniwy i czasami oporny. I mam słomiany zapał często. Mam słomiany zapał, dlatego jak wariaty moje kochane nade mną stoją i przyjeżdżają z megafonem lub i krzyczą: Maciek, wstawaj, lecimy na trening, no to trzeba lecieć, nie? A odczuwasz wsparcie fanów, właśnie odczuwam, którzy są z muzyki jeszcze, z czasów tak, muzyki? Bardzo odczuwam, za co im bardzo dziękuję. No i a propos muzyki, odsyłam was do teledysku, bo wydaliśmy dzisiaj teledysk AMG na kanale Kaczor BRS Popalone Styki na YouTube. Wczoraj wydaliśmy, nie przepraszam, kilka dni temu z Nikitą wydaliśmy, także zapraszam, udostępniajcie dalej. Z numeru z Nikity przeznaczamy 20% funduszy, przychodu, pieniążków przeznaczamy na pomoc kobietom, które były skrzywdzone w jakiś sposób w swoim życiu, na przykład przez jakiegoś kurde typ ją bił. A to bardzo szlachetna inicjatywa. No i właśnie 20% z tego numeru z Nikitą idzie na 100% na cele charytatywne dla kobiet, które były pokrzywdzone. I właśnie chciałbym wspomnieć jeszcze na pewno, że rękawice, w których będę walczył, chcę przekazać rodzicom Krzysia. Nie znam rodziców Krzysia, co dzisiaj Laluna robiła. A, czyli to jest ta sama sytuacja. Sytuacja. Laluna robiła dzisiaj właśnie tą zbiórkę pieniążków i sobie pomyślałem, że to miałem rękawice na sobie, no to czego ja mogę rękawic nie dać? I po tej walce postaram się jakieś, na pewno ja się podpiszę, postaram się zebrać jakieś podpisy jakichś zawodników i na 100% przekażę przez federację lub jakoś dowiem się o numer telefonu do tych rodziców, bo nie znam tych rodziców, a chcę pomóc Krzysiowi. Czyli dzisiaj wpadłeś na ten pomysł? Po prostu po tym, jak się dowiedziałem, że Laluna i zobaczyłem Krzysia, jak idzie statem na ramieniu, to normalnie... Sam jesteś ojcem, więc na pewno cię to ruszyło. Normalnie mi się aż smutno zrobiło. Jest tragedia, kurde. No lipa straszna, dlatego... Kurde, bynajmniej te rękawice, może ktoś to kupi, może ktoś to wylicytuje i przekaże pieniążki rodzicom Krzysia. Na 100% to będzie taka minimalna inicjatywa z mojej strony, jeżeli chodzi o Krzysztofa. No to super, bardzo ci dziękuję za wywiad, dziękuję i jeszcze powodzenia. Dziękuję bardzo, dziękuję ślicznie, trzymajcie się.